Minęła godzina 16. Zapraszam Was do kolejnej króciutkiej relacji z warsztatu pisania, tworzenia powieści o Tadeuszu Kościuszce, Syn Wolności, część czwarta. Dzisiaj ważne pytanie. Czy Kościuszko był od czegoś uzależniony podczas pobytu w Ameryce? Niestety tak. Od czego był uzależniony? Niektórzy powiedzą, jakieś substancje, coś niebezpiecznego, jakieś poważne grzechy. Spokojnie, nic strasznego, nawet coś dobrego, miłego i dobrego. Tadeusz Kościuszko w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych uzależnił się od picia kawy. Tak, właśnie tak, od picia kawy. Mam tutaj ze sobą. Ach, słoiczek. Wspaniale pachnąca kawa. Rzeczywiście tak było. Pił coraz więcej kawy. Pamiętam, kiedy po serii bitew i ważnych projektów wojskowych, w których brał udział, napięcie trochę zeszło i cała Armia Południowa pod dowództwem generała Greena odetchnęła. Wtedy to stacjonowali na polach uprawnych, łąkach pośród sadów. Tam odpoczywali przez 2-3 tygodnie, ale też nudziło im się, kiedy już sobie odpoczęli. I wtedy Tadeusz Kościuszko napisał list posłany przez posłańca wojskowego, przez kuriera do swojego przyjaciela, doktora Reeda, który akurat przebywał w jakimś mieście dobrze zaopatrzonym i w tym liście poprosił go o najważniejszą rzecz. Czy doktor Reed może mu jak najszybciej przysłać funt kawy i odpowiednią ilość cukru do każdej z filiżanek czy właściwie kubków wojskowych napełnionych kawą. Ja mam ze sobą taką filiżaneczkę, którą dostałem od mojego syna z pobytu w Hiszpanii, bo przecież kawę wtedy dostarczali na pewno handlarze z kolonii hiszpańskich i Tadeusz Kościuszko gustował w tej kawie właśnie z Ameryki Południowej. Życzę wszystkim smacznego, raczmy się kawą. Każdy, kto lubi ten doskonały napój. Do zobaczenia jutro o godzinie 16 w następnym odcinku, w następnej relacji.